Przez cały rok szkolny o naszą edukację troszczyło się wielu znakomitych pedagogów, za co jesteśmy im wszystkim serdecznie wdzięczni. Nauczyciele poszerzali naszą wiedzę, czynili ją dostępną i zrozumiałą. Na lekcjach języka polskiego staraliśmy się zapamiętać tylko te tytuły, aby w naszych wypracowaniach... aby nasze wypracowania nie przypominały drukowanych kiedykolwiek. Na zajęciach geografii dowiedzieliśmy się, że nie tylko my się kręcimy na lekcjach, ale cała Ziemia robi to samo, więc jest to odruch zupełnie naturalny. Nie ma w tym nic dziwnego. Z matematyki potrafimy już mnożyć 3 po 3, dzielić 5 przez 10 oraz rozwiązywać zadania nie w 5, nie w 9. Dzięki fizyce wiemy, że umysł nasz przez cały rok jest pod wpływem siły działania i siły oporu. A ze wszystkich zjawisk fizycznych najlepiej pojęliśmy proces parowania. Ulegaliśmy temu zjawisku przed każdym sprawdzianem lub pytaniem w myśl zasady. Gdy się zbliża fizyka, pukla separuje i znika. Z chemii wiemy, że uważać trzeba z kwasem, bo wybuchnąć może czasem. Tu etanol, tam metanol, no i już nie wstajesz rano. Pani od biologii nauczyła nas, co rośnie do góry nogami. Teraz już wiem, że to ząb w górnej szczęce. Sztuka to trudny temat. Jak ją zagłębić, to dylemat. Śpiewać każdy trochę może, z rysowaniem znacznie gorzej. Na lekcji WOS-u dowiedzieliśmy się, jaka jest różnica pomiędzy zakładem fryzjerskim a urzędem skarbowym. Tak? A jaka? W urzędzie skarbowym golą dokładniej. W wieloboju siłowym, rozgrywanym na przerwach, uzyskaliśmy następujący bilans. 31 siniaków, 136 zadrapań i 20 guzów. Brawo! Drodzy nauczyciele, koleżanki, uczniowie, chciałbym dzisiaj w tym uroczystym dniu zakończenia roku szkolnego zwierzyć się Wam z mojego największego marzenia. Chciałbym zostać dyrektorem szkoły. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie mam wobec tego plany. Nie chwaląc się, był bezkonkurencyjny. Oto mój plan zreformowania szkoły. Na korytarzach zainstalowałbym automaty z czapkami niewidkami dla nieprzygotowanych uczniów. Zakupiłbym samopiszące długopisy, które nie robiłyby błędów ortograficznych. Zainstalowałbym magiczne czujniki, dzięki którym nauczyciele na klasówkach nie widzieliby ściąg, nie słyszeli podpowiedzi. Zaopatrzyłbym bibliotekę w magiczne książki, które wystarczy tylko dotknąć, żeby wiedza sama weszła do głowy. Do wyważania ocen zainstalowałbym wagę, która zaważyłaby ocenę na korzyść uczniów. Wprowadziłbym czarowiejski dzienniczek, dzięki któremu w drodze do domu uwagi negatywne zamieniałyby się na pochwały. Wakacje dla wszystkich uczniów organizowałbym w najbardziej atrakcyjnych miejscach świata, oczywiście bezpłatnie. Do programu zakończenia roku szkolnego wprowadziłbym podziękowanie każdemu uczniowi z osobna. On wkładał jego 10-osobowa rada pedagogiczna. Sami widzicie, że chyba z takim programem mogę startować na młodzieżowego dyrektora szkoły. Wygrana, murowana. Jesteś przyjemny. Do zobaczenia w dorosłym życiu. Na innej drodze, na innym szlaku. Z bagażem wspomnień na dnie w okryciu. Wśród masy pytań w pełnym plecaku. Przyszłość. Jak wielki znak zapytania. Pełno rozterek i niepokoju. Bez odpowiedzi na takie pytania. W codziennej pracy, w chwilach spokoju. Stoimy w progu tej naszej drogi. Tacy malutcy, tacy nieśmiali. Z cichą nadzieją, by los nie był srogi. Byśmy do celu dotarli cali. Otwarci, prawi, pełni miłości, idźmy odważnie przez nasze życie. By w końcu drogi bez wątpliwości, ostro spojrzeć na swoje odbicie.